Całym takim miłośnikiem tego młyna to był mój mąż. W 80 roku młyn się spalił. Mój mąż na własną jak gdyby rękę jeździł do Wrocławia, do Młyn Maria. Nie wyobrażał sobie, żeby tego młyna nie było i po prostu odbudował. Przejął to syn i też ma tą pasję. Jestem bardzo dumna, nawet że pielęgnuje, to jeszcze mało powiedziane, ale że przejął samą produkcję, po prostu dał sobie radę z produkcją, bo produkcja mąki, technologia nie jest tak łatwa. Trzeba znać się na zbożach, trzeba to wszystko. I tu jestem pełna podziwu dla syna, że udało mu się to po prostu wykonać i ciągnie to dalej. Znajdujemy się na parterze, gdzie jest walcownia. Znajdują się trzy mlewniki, które mielą pszenicę na pierwszy śród, drugi śród, potem na pierwszą kaszkę, drugą kaszkę, gdzie z tej kaszki mielona mąka, która jest przetwarzana do góry przez sita, która potem jest sprzedawana klientom albo piekarniom. Prawdopodobnie maszyny są z 1840-1860 rocznik. Są cały czas sprawne do dzisiejszego dnia i miejmy nadzieję, że jeszcze będą raz tyle lat sprawne, co teraz to chodzi. Jesteśmy na pierwszym piętrze, jest to miejsce pakownia, gdzie pakuje się otręby i mąkę do worków, gdzie jest przygotowywana pod klienta. W tej chwili znajdujemy się na drugim piętrze. Na drugim piętrze jest miejscem do transportowania mąki, otrąb do góry, na dół, przenośnikami, gurtami i ślimakami, żeby mąka była transportowana do mieszarek i do odsiewaczy, do poszczególnych maszyn. Wszędzie mąka, mąka. Wszędzie mąka. To są kubełki przenośne. Jesteśmy na trzecim piętrze. Znajdujemy się w miejscu, gdzie są maszyny zwane odsiewaczami, inaczej, które mają sita, gdzie są przesiewane mąka i kaszki, otręby na różne gatunki i są rozdzielane na każdy swoją stronę, gdzie jest potem wydobywana, przemielona jakby z tych sit jeszcze raz na czystą mąkę, gdzie idzie właśnie do mieszarki, potem jest pakowana. To są odsiewacze, one po prostu mają w środku sita. Jest 20 sit, każde sito jest o różnej rozdzielczości sita, gdzie przesiewane są właśnie otręby, kaszki, mąki i potem jest rozdzielana kaszka pierwsza, kaszka druga, kaszka trzecia, gdzie na dole jest mielona na mąkę, gdzie mąka jeszcze raz wraca tutaj i pod wpływem właśnie takich obrotów jak odsiewacz jest ta mąka przesiewana, żeby ją uzyskać jak najlepszej jakości, gdzie jest potem podawana na odsiewacz kontrolny i z odsiewacza kontrolnego jest już jako czysta, nadająca się do spożycia spożywczego, do mieszarki. Maszyny są prawdopodobnie z 1850-1860 rocznik.
Działają bez zaszczytu, wiadomo, na bieżąco konserwacja, jakieś remonty. Miejmy nadzieję, że jeszcze raz tyle to będzie służyć. No, na razie jak się pilnuje i konserwuje, nie ma jakichś większych awarii. I do dzisiaj chodzi. Miejsce jest takie, jak nie inne i jak się nawet wchodzi do tego pomieszczenia, to jednak czuć, słychać i jak to oddycha. Nie jest to nowoczesność, tylko jest to właśnie stare maszyny, które widać jak pracują. Można się zakochać i podejrzewam, że wiele ludzi, co byli pierwszy raz, to się zakochali. I 3 września będziemy mieli właśnie te dni mąki, gdzie wszystkich serdecznie zapraszamy.